Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Pozdrawiają Państwa ojciec Marek Raczkiewicz i ojciec Piotr Detlaff. Towarzyszymy Ojcu Świętemu Franciszkowi podczas jego 12. zagranicznej podróży apostolskiej do Meksyku. Przed nami centralne wydarzenie tej pielgrzymki. Tak o tym spotkaniu mówią mieszkańcy Meksyku. To uroczysta msza święta sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Guadalupe. To sam ojciec święty Franciszek przed pielgrzymką do Meksyku powiedział, że moim najgłębszym pragnieniem jest móc zatrzymać się przed Matką Bożą z Guadalupe. Jest to tajemnica, którą się bada i po ludzku wciąż to jest niewytłumaczalne. Nawet najbardziej naukowe badania mówią, jest to rzecz Boża. Już za chwilę spełni się to pragnienie ojca świętego Franciszka, który wraz z ogromną rzeszą mieszkańców Meksyku będzie sprawował przenajświętszą ofiarę eucharystyczną. A my wsłuchajmy się w ten piękny hymn ku czci Matki Bożej z Guadalupe. Thank you.
Drodzy Państwo, to już za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta sprawowana pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka w tym szczególnym miejscu, w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Ojciec święty już godzinę temu wyjechał z nuncjatury apostolskiej i przez godzinę czasu przemierzał ulicę Meksyku, będąc witany przez mieszkańców, pielgrzymów, którzy przybyli na dzisiejsze wyjątkowe spotkanie z ojcem świętym Franciszkiem. W tym momencie, drodzy Państwo, widzimy rozpoczynającą się procesję eucharystyczną, która wychodzi z dawnej świątyni do bazyliki, w której jest cudowny obraz Matki Bożej z Guadalupe. Tym samym rozpoczyna się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka. Demos gracias al Hijo Luz del Mundo. Que nos ha amado con un corazón de carne. Recibimos, a Él se lo ofrecemos. Misericordia de Dios. Que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. Misericordia, Señor Padre.
Ojciec Święty Franciszek przed wejściem do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe przy Świętej Bramie zapalił symboliczny znicz. Ojciec Święty złożył pocałunek pokoju na ołtarzu. Teraz następuje okadzenie ołtarza, a my wraz z autorem natchnionym wołajmy: niech nasza modlitwa do Ciebie się wznosi, Panie, jak dym kadzidła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, jedność Ducha Świętego, niech będą z Wami wszystkimi. Drodzy bracia,
Byśmy mogli godnie celebrować ten Najświętszy Sakrament, uznajmy nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech jest miłosierny nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu.
Módlmy się. Ojcze miłosierdzia, który oddałeś ten lud Twój pod szczególną opiekę dziewicy Maryi z Guadalupe, matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem pogłębili naszą wiarę i szukali postępu naszej Ojczyzny na drogach sprawiedliwości i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Del libro del Siracide. Yo soy como una vide fragante. Czytanie z księgi Syracha. Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławny i bogactwa. Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami. Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie nad plaster miodu. Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. I mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Wszystkie narody wysławiajcie Pana. Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę, niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę. Ziemia wydała swój owoc,
Bóg nasz Bóg nam pobłogosławił. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Padre, así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Señor y mi
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. En aquellos días María se encaminó presurosa. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. La criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radością dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Dichosa tu, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. W procesji diakon z Księgą Pisma Świętego podchodzi do Ojca Świętego Franciszka. Papież całuje Księgę Życia i udziela pasterskiego błogosławieństwa. Uczyńmy znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I już za chwilę wysłuchamy homilii, którą wygłosi Ojciec Święty Franciszek. Escuchamos. Como María fue al encuentro de su prima. Usłyszeliśmy, jak Maria udała się na spotkanie ze swą krewną Elżbietą, bez zwlekania, bez wątpliwości,
ani ociągania się idzie, aby pomagać swojej kuzynce, będącej w ostatnich miesiącach ciąży. Spotkanie z aniołem nie powstrzymało Maryi, gdyż nie czuła się uprzywilejowana, ani nie musiała odrywać swego życia od życia swych bliskich. Przeciwnie, ożywiło to i wyzwoliło w niej postawę, dzięki której Maryja jest i zawsze będzie wspominana. Jest kobietą tak. Tak oddania się Bogu, a zarazem tak oddania się swoim braciom. Właśnie to tak pobudziło ją do działania, aby dać z siebie to, co najlepsze, wychodząc naprzeciw innym. Wysłuchanie tego fragmentu ewangelicznego w tym domu ma szczególny posmak. Maryja, kobieta tak, zechciała także odwiedzić mieszkańców tych ziem Ameryki w osobie Indianina świętego Juana Diego. Tak jak udała się w drogę z Judei i Galilei, tak samo wyruszyła do Tepeyac z jego szatami, posługując się jego językiem, aby służyć temu wielkiemu narodowi. Tak jak towarzyszyła brzemiennej Elżbiecie, tak też towarzyszyła i towarzyszy brzemionom tej błogosławionej ziemi meksykańskiej. Tak jak stała się obecna przy małym Juanito, podobnie jest nadal obecna przy nas wszystkich, zwłaszcza przy tych, którzy podobnie jak on czują, że nic nie znaczą. Ten wybór nie szedł przeciwko nikomu, ale na rzecz wszystkich. Mały Indianin Juan, który nazywał sam siebie trakarzem, nosicielem ciężarów, ogonem, skrzydłem, sam potrzebował, aby go niesiono. On stał się posłańcem bardzo godnym zaufania. Owego grudniowego poranka 1531 roku dokonał się pierwszy cud, który następnie będzie żywym wspomnieniem tego wszystkiego, czego strzeże to sanktuarium. Wtedy o świcie, w czasie tamtego spotkania, Bóg obudził nadzieję swego syna Juana, nadzieję swego ludu. Owego świtu Bóg wzbudził i nadal wzbudza nadzieję maluczkich, cierpiących, wysiedlonych i odrzuconych. Tych wszystkich, którzy czują, że nie mają godnego miejsca na tych ziemiach. Wtedy o świcie Bóg zbliżył się i zbliża do cierpiącego, ale wytrzymałego serca tak wielu matek, ojców, dziadków, którzy przeżyli odejście, zatracenia, a nawet wydarcie swych dzieci przez przestępczość. W owym świcie Juanito doświadczył na samym sobie tego, czym jest nadzieja, i czym jest miłosierdzie Boże. Został wybrany, aby doglądać, pilnować, strzec i zachęcać do budowy tego sanktuarium. Przy wielu okazjach mówił o tym dziewicy, że nie jest właściwą osobą. Przeciwnie, jeśli ona chce, aby dzieło to posuwało się naprzód, to powinna wybrać innych, jako że on jest niewykształcony, niepiśmienny, ani nie należy do tych, którzy mogliby to uczynić.
María empecinada con Ale Maria jest stanowcza, tą stanowczością, która rodzi się z miłosiernego serca Ojca i mówi mu nie. To On ma być jej posłańcem. Tak oto udaje się jej doprowadzić do pojawienia się czegoś, czego nie potrafił wyrazić. To znaczy prawdziwego i w pełnym tego słowa znaczeniu czytelnego obrazu miłości i sprawiedliwości. W budowaniu innego sanktuarium, sanktuarium życia naszych wspólnot, społeczeństw i kultur, nikt nie może stać się na zewnątrz. Wszyscy jesteśmy niezbędni. A szczególnie ci, którzy normalnie się nie liczą, gdyż nie są na miarę okoliczności lub nie wnoszą koniecznego kapitału do ich budowania. Sanktuarium Boga to życie Jego dzieci, wszystkich i we wszystkich warunkach, zwłaszcza młodych bez przyszłości, narażonych na niezliczone sytuacje bolesne i ryzykowne oraz życie osób starych, nieszanowanych i zapomnianych w tak wielu zakątkach. Sanktuarium Boga są nasze rodziny, które potrzebują niezbędnego minimum, aby mogły się utworzyć i utrzymać. Sanktuarium Bożym jest oblicze tak wielu ludzi, których spotykamy na naszej drodze. Gdy przybywamy do tego sanktuarium, może nas spotkać to samo, co spotkało Juana Diego. Spojrzeć na matkę, wychodząc od naszych bólów, lęków, rozpaczy, smutków i powiedzieć jej, co mogę wnieść, jeśli jestem człowiekiem niewykształconym. Spoglądamy na matkę oczami, które mówią, jest tak wiele sytuacji, które pozbawiają nas sił, które sprawiają, że czujemy, iż nie ma miejsca na nadzieję, na zmianę i przeobrażenie. Dlatego myślę, że zrobi nam dobrze chwila ciszy. Spojrzeć na nią, wpatrzeć się długo i spokojnie i powiedzieć jej to samo, co uczynił ten drugi syn, który tak bardzo ją kochał. Patrzeć na Ciebie, Matko, z prostotą, otwarte mając tylko spojrzenie, patrzeć na całą Ciebie, nic Tobie nie mówiąc, i powiedzieć Ci wszystko w milczeniu i ze czcią. Nie przejmować się wiatrem na Twoim czole, tylko ukołysać swoją zakłóconą samotność w Twoich oczach zakochanej matki i w tym przejrzystym ziemskim gnieździe. Godziny pędzą, uderzenia dręczą głupców śmieciami życia i śmierci swoim hałasem. Patrzeć na Ciebie, Matko, kontemplować Ciebie jedynie, serce zamilkłe w Twojej czułej trosce, w Twoim czystym milczeniu lilii. I w tym milczeniu, w tym trwaniu na spoglądaniu na nią, usłyszeć jeszcze raz, jak nam powtarza. Co Ci jest, mój maleńki synku? Czemu posmutniało Twe serce? Czyż nie jestem tą, która ma zaszczyt być Twoją uwielbianą matką?
Yo que tengo el honor de ser tu madre, ona mówi nam, że to zaszczyt być naszą matką. Daje to nam pewność, że łzy cierpiących nie są jałowe. Są milczącą modlitwą, która dociera aż do nieba i która u Maryi zawsze znajduje miejsce pod jej płaszczem. W niej i z nią Bóg staje się bratem i towarzyszem drogi. Dźwiga z nami krzyże, aby nie przygniotły nas nasze boleści. Czyż to nie jestem ja Twoją matką? Czyż nie jestem tutaj? Mówi nam dzisiaj, nie daj się pokonać swoim bólom i smutkom. Dzisiaj ponownie nas posyła. Dziś znów mówi nam, bądź moim posłańcem, bądź moim wysłannikiem do budowania wielu nowych sanktuariów, do towarzyszenia życiu licznych ludzi, osuszania wielu łez. Wystarczy tylko, abyś poszedł na drogi swojej wioski, swojej wspólnoty, swojej parafii, jako mój wysłannik. Wznoś sanktuaria, ciesząc się tym, że wiesz, iż nie jesteśmy sami, że ona idzie z nami. Bądź moim posłańcem, mówi nam, dając jeść głodnemu, pić spragnionemu, miejsce potrzebującemu, przyodzień nagiego i odwiedź chorego. Wspomóż tego, kto jest uciskany. Przebacz temu, kto cię zranił, pociesz zasmuconego, bądź cierpliwy wobec innych i przede wszystkim proś i módl się do naszego Boga. Y especialmente pide y ruega a nuestro Dios. Y en silencio le decimos lo que nos venga al corazón. To, co w tej chwili czujemy w sercu. Czyż nie jestem Twoją matką? Czyż nie jestem tutaj? Mówi do nas znów Maryja. Idź, buduj sanktuarium. Pomóż mi podźwignąć życie moich dzieci, Twoich braci. Była to homilia Ojca Świętego Franciszka. Przyjmijmy to zaproszenie Ojca Świętego Franciszka. My, łączący się także przez Radio Maryja, telewizję Trwam, nie bójmy się ciszy, nie bójmy się tego spotkania z najlepszą matką. Przed nią stańmy z otwartym naszym sercem i z historią naszego życia.
Creo en Dios. Wierzę w jednego Boga. Drodzy bracia i siostry, Święta Maria z Guadalupe towarzyszy nam swoim macierzyńskim wstawiennictwem i prowadzi nas do swojego Syna. Pełni ufności zanieśmy naszą modlitwę do prawdziwego Boga, który daje życie. Módlmy się za papieża Franciszka, aby był zawsze wiernym głosicielem radości Ewangelii Syna Bożego, który zrodzony z Maryi wybawił nas i uczynił dziećmi Bożymi. Módlmy się za Kościół Boży obecny na całej ziemi, aby będąc żywym świadectwem miłosierdzia Bożego sprawił, by wszystkie ludy świata wielbiły Pana. Módlmy się za biskupów Meksyku, aby idąc za wzorem Matki Miłości, Bojaźni, Poznania i Świętej Nadziei, prowadzili lud meksykański ku pogłębianiu wiary, która zbawia i wcielania jej w życie. Módlmy się za tych, którzy rządzą naszą ojczyzną, aby prowadzeni przez Słowo Pańskie współpracowali w budowie Królestwa Bożego, krocząc drogami sprawiedliwości i pokoju. Módlmy się za cały naród meksykański, oddany pod szczególną opiekę Dziewicy Maryi i Matki Bożej z Guadalupe, aby za jej wstawiennictwem otworzyły sobie drogę pojednanie i prawdziwa promocja wszystkich obywateli.
Przyjmij, Ojcze Miłosierdzia, prośby Twoich dzieci zgromadzonych tutaj, aby prosić o wstawiennictwo świętej Marii z Guadalupe. I za jej wstawiennictwem udziel im Twojej pomocy, aby idąc za przykładem Maryi, mogli Cię uwielbiać, ponieważ wysłuchałeś ich modlitwy. Do ołtarza do Ojca Świętego Franciszka podchodzi procesja z darami. Thank you.
Módlcie się, bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmij, Panie, dary, które Ci składamy w uroczystość Matki Bożej Guadalupe i spraw, aby ta ofiara umocniła nas, byśmy wypełniali Twoje przykazania jako prawdziwe dzieci Dziewicy Maryi. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy składali Ci dziękczynienie zawsze i wszędzie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże, przez Chrystusa naszego Pana. Albowiem w Twojej wielkiej dobroci zechciałeś, aby Matka Twojego Syna w zawołaniu Guadalupe była szczególną Matką naszą, ucieczką i Panią, żywą obecnością w historii tego ludu Twojego. Ona, głosicielka Twojej prawdy i macierzyński znak Twojej miłości, udzieliła nam współczucia, pomocy i obrony, a dzisiaj zachęca nas, abyśmy pojednali się z Tobą i pomiędzy nami, i abyśmy głosili Ewangelię Twojego Syna, by zakwitły na naszej ziemi braterstwo i pokój. Przeto ze wszystkimi aniołami świętymi głosimy Twoją chwałę bez końca wołając. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem ze mną, niegodnym Twoim sługą i naszym biskupem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie.
Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosme i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkich swoją przemożną opieką. Esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twojego. Składamy ją Tobie przede wszystkim za tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha. Uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z Twego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich zmarłych sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary, śpią w pokoju.
Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami. Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwardzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen. Que la paz del Señor, pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. Nos damos un fraterno saludo de paz. Przekażmy sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Rozpoczyna się Komunia Święta, również i my dzisiaj duchowo pielgrzymujący do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe. Otwórzmy drzwi naszego serca na dar przychodzącego Chrystusa, tego, który przychodzi z darem swojej przemieniającej miłości.
Guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. W chwili ciszy módlmy się do Pana, którego przyjęliśmy do naszych serc. Módlmy się. Niech ciało i krew Twojego Syna, które przyjęliśmy w tym sakramencie, pomogą nam, Panie, za wstawiennictwem naszej Najświętszej Matki z Guadalupe, byśmy uznali się i miłowali wszyscy jako prawdziwi bracia przez Chrystusa Pana naszego. Wysłuchajmy księdza kardynała Norberto Rivera. Umiłowany Ojcze Święty Franciszku, dzisiaj świętujemy. Duch Święty objawia się dzięki Twojej wizycie. To wielka radość mieć Cię wśród nas na tej świętej ziemi, jak mówił święty Jan Paweł II. Tutaj Jezus chciał objawić swoją zbawczą obecność poprzez Maryję, swoją matkę, w osobie Indianina Juana Diego. To jest miejsce błogosławione, abyśmy my wszyscy uświęcali się tym miłosierdziem Bożym. Tak jak mówi Matka Królowa Nieba, chcę, aby wybudowano tutaj dla mnie domek, aby tutaj właśnie objawiać Bożą miłość, Boże miłosierdzie. Ojcze Święty, to miejsce, to źródło Bożego miłosierdzia, gdzie Matka Boża z Guadalupe, Matka Kościoła, wybrała to miejsce, aby słuchać tutaj naszego płaczu, naszego cierpienia, aby umacniać nas w słabościach. To ona, która jako gwiazda ewangelizacji prowadzi nas do swojego umiłowanego Syna. Stąd nie trzeba się niczego obawiać, ponieważ ona jest matką naszą. Jak to ojciec podkreślił, jest naszą ochroną i opieką. Ona jest naszą radością. Dlatego nie powinniśmy się bać ani życia, ani śmierci, ponieważ ona ogarnia nas swoimi ramionami, przyciska do piersi, do swojego serca. Ona jest obliczem miłosiernego Boga. Dziękujemy za tę nadzieję, jaką przynosisz w tym roku miłosierdzia, roku miłosierdzia. Dziękujemy za Twoje słowa, za Twoje życie, ponieważ są one świadectwem tego, co nosisz w swoim sercu. Coś, co umacnia nas. Dziękujemy za Twoją bliskość, co zachęca nas, abyśmy my również, wszyscy razem budowali ten domek święty, którym jest Kościół.
i byli blisko szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Dziękujemy za Twój wysiłek, abyśmy budowali wszyscy razem ten domek, dom, w którym panuje wolność, sprawiedliwość, pokój. Domek, w którym panuje sprawiedliwość i Boże miłosierdzie. Dziękujemy, Ojcze Święty, za to, że jesteś tutaj i że na zawsze zostajesz tutaj wśród nas. W tej chwili Ojciec Święty pobłogosławi koronę, specjalną koronę, którą pozostawi tutaj w sanktuarium jako wyraz swojej miłości do Matki Bożej Guadalupe. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych, a wywyższasz pokornych. Najwspanialszy przykład tego wywyższenia dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego Dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy jako Król nad królami i Pan nad panami. Także i dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na rodzicielkę odkupiciela i na prawdziwą matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako pośredniczka łask i królowa miłosierdzia. Wejrzyj, Panie, łaskawie na Twoje sługi, którzy kładąc widzialną koronę na obrazie matki Twojego Syna, uznają w Twoim Synu Króla Wszechświata i wzywają Dziewicę Maryję jako Królową. Niech idą śladami Jezusa i Maryi. Niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Ojciec Święty poświęcił koronę, dar Jego dla Matki Najświętszej w Guadalupe. Na srebrno-złotej koronie są słowa Mater mea spes mea, Matko moja, nadziejo moja. Ta korona dar Ojca Świętego zostaje ukazana wiernym zgromadzonym w Bazylice Matki Bożej w Guadalupe i pielgrzymi wierni ten dar Ojca Świętego przyjmują z ogromną radością, także wdzięcznością wyrażoną oklaskami. Signore, che con ustedes. Bendito sea il nome del Signore. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Nuestra celebración ha terminado. Podemos quedarnos en la paz del Señor. Nasza celebracja zakończyła się. Idźmy w pokoju Chrystusa. I w tym momencie, drodzy Państwo, ojciec święty Franciszek podszedł do pary prezydenckiej, która także uczestniczyła w tej uroczystej mszy świętej.
en el interior de la basílica y en el atrio, les pedimos de favor que se mantengan en sus lugares. El Santo Padre va a estar en una oración personal con Santa María de Guadalupe y después de eso se va a retirar. Ninguna puerta va a ser abierta hasta que su santidad se retire. Les pedimos a todos, por favor, que permanezcan sentados en oración con el Santo Padre. Gracias. Po mszy świętej, chce ci święty jeszcze wrócić do bazyliki na modlitwę prywatną i stąd też prośba, aby jeszcze nie wychodzić z bazyliki, towarzyszyć Ojcu Świętemu w tej modlitwie. Dobiegła końca uroczysta msza święta w centralnym sanktuarium Meksyku, w Bazylice Matki Bożej Guadalupe. Ogromna rzesza pielgrzymów, która dotarła na to spotkanie z następcą świętego Piotra, cała trasa przejazdu z nuncjatury apostolskiej wypełniona pielgrzymami, którzy chcieli chociaż na moment zobaczyć Ojca Świętego Franciszka. Ogromny plac przed bazyliką wypełniony szczelnie, także bazylika w środku wypełniona pielgrzymami. Bardzo takie intymne, osobliwe spotkanie Ojca Świętego z Matką Bożą z Guadalupe. Niejednokrotnie przed rozpoczęciem pielgrzymki do Meksyku odwoływał się właśnie do tego wydarzenia, do tego wyjątkowego spotkania pomiędzy Jego sercem i sercem Matki. Dlatego również, Ojcze Marku, te słowa Ojca Świętego, ta dzisiejsza homilia, to także taka bardzo osobista refleksja. Bardzo osobista, też mogliśmy widzieć Ojca Świętego bardzo skupionego, bardzo wpatrzonego w to macierzyńskie oblicze Maryi. Widać było, że przeżywał to spotkanie, że tak jak przeżywa to spotkanie każde dziecko ze swoją matką, której być może długo nie widział i nagle jest przy nią, spotyka to spojrzenie, te wyciągnięte ramiona, które go przyciskają do serca. Przeżywał to spotkanie, to było widoczne. I także podkreślenie tego wymiaru, że każdy z nas, pomimo różnicy wykształceń, pewnych obszarów życia, które nas dzielą, różnego rodzaju powołań, statusów społecznych, które pełnimy, jesteśmy potrzebni w tej Bożej logice miłości, jesteśmy narzędziami w ręku Pana Boga, jeżeli tak jak Maryja na to Jego wezwanie odpowiemy naszym życiowym fiat i oddamy się do pełnej dyspozycji Jemu samemu. Ciągle było widoczne to właśnie ta troska Ojca Świętego o tych najbardziej ubogich, wykluczonych, na których wielki świat, wielcy ludzie nie patrzą, ponieważ wydaje się, że nic nie mogą do tego społeczeństwa wnieść. A właśnie tak jak święty Juan Diego został właśnie wybrany przez Maryję, aby wybudować ten domek święty, mały domek święty, Ojciec Święty również wezwał wszystkich tutaj obecnych, aby też budowali to sanktuarium Boga w rodzinie, w społeczeństwie, tam gdzie żyją, tam gdzie pracują, aby tym sanktuarium stał się właśnie każdy człowiek, którego spotykamy na naszym codziennym życiu. I także ten element Polski naszego papieża, rodaka, świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, na terenie sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe znajduje się przepiękny pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, który w geście otwartych ramion wita i przyjmuje każdego pielgrzyma przybywającego do tego domu Bożej Matki. Przypomnijmy, że to Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził to sanktuarium aż 4 razy. W czasie pierwszej podróży apostolskiej poza Rzymem jako papież w roku 1979, w roku 1990, 1999 i w roku 2002. Święto Matki Bożej z Guadalupe obchodzone jest 12 grudnia. W 1999 roku Jan Paweł II w swojej homilii podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe podczas jego trzeciej wizyty w tym sanktuarium ogłosił właśnie tę datę, 12 dzień miesiąca grudnia, jako liturgiczne święto dla całego kontynentu. Podczas tej samej wizyty Jan Paweł II powierzył przyczynę życia jej umiłowanej opiece i oddał pod jej macierzyńską opiekę życie niewinnych dzieci, szczególnie tych, których życie zagrożone jest aborcją. Jeszcze dwa elementy, mianowicie kiedy Ojciec Święty przyjechał po raz pierwszy do tegoż sanktuarium, chór zaśpiewał mu znaną pieśń Amigo, czyli przyjaciel. Ojciec Święty Jan Paweł II, przyjaciel. Ta piosenka przyjęła się tak bardzo mocno, że do dzisiaj Jan Paweł II jest amigo mexicano, czyli wielkim przyjacielem meksykańskim.
I drugi moment, też bardzo ciekawy, bardzo piękny, to jest ostatnia wizyta Ojca Świętego tutaj w sanktuarium w roku 2002, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował Juana Diego. Było bardzo wielu Indian, którzy też w czasie właśnie mszy przynieśli dary w strojach bardzo charakterystycznych też, ale mogliśmy zobaczyć wówczas to bogactwo tych kultur, jakie właśnie tworzą ten wielki naród, jak ciągle podkreślał Ojciec Święty Franciszek, ten wielki naród meksykański. Stąd również wypływa przesłanie, logo tej wizyty Ojca Świętego Franciszka do Meksyku. Na tym logo, które jakże często pojawia się, możemy widzieć zarysy kontynentu państwa meksykańskiego. Z tego kontynentu wyłania się postać, twarz Ojca Świętego Franciszka. Po jego lewej stronie znajduje się wizerunek Matki Bożej z Guadalupe, a nad całością góruje ten krzyż, który tak często jest pokazywany podczas dzisiejszej transmisji, krzyż zewnątrz Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe. Jeszcze jeden taki nasze polskie odniesienie, bardzo historyczne. 3 maja 1953 roku kardynał Miranda Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. W tym trudnym momencie kojarzymy te trudne wydarzenia i trudną sytuację w Polsce, wspólnoty Kościoła, prześladowania przez reżim komunistyczny i rok 1953, trzeci dzień miesiąca maja, czyli wspomnienie Matki Bożej Królowej Polski, staje się tym dniem, kiedy tutaj w Guadalupe rzeczywistość państwa polskiego, to wszystko, co przeżywali Polacy, zostaje zawierzone Matce Bożej z Guadalupe. A przecież do dziś doskonale doświadczymy i widzimy liczne kopie obrazu z tego meksykańskiego sanktuarium, obecne także w naszych świątyniach w Polsce. Mówi się, że tych świątyń jest już ponad 100, gdzie możemy spotkać wizerunek Matki Bożej z Guadalupe, w sposób szczególny czczona przez Polaków jako patronka życia poczętego, ponieważ przedstawiona jest na tym obrazie w stanie błogosławionym. I Ojcze Piotrze, warto też przypomnieć może, że każdy Meksykańczyk w zasadzie, wierzący czy niewierzący, ale zawsze jest to obrońcą i czcicielem Matki Bożej właśnie Guadalupe. Byliśmy świadkami, rozmawialiśmy również z ludźmi tutaj właśnie w Meksyku, w stolicy, czy nawet z taksówkarzami. Może nie wierzyć, ale obraz Matki Bożej z Guadalupe jest i on ten obraz zawsze ze sobą nosi, bo to jest jego Matka Boża. Tak, to nawet mówią, że nie są Meksykanami, tylko Guadalupańczykami. O. Tak jest. A my jeszcze patrzymy, drodzy Państwo, na wiernych pielgrzymów, którzy przybyli do tego szczególnego miejsca, do domu Matki Bożej, tej, która jest patronką obu Ameryk. Przybyli z różnych zakątków Meksyku, aby spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem, ale także, aby zawierzyć całe swoje życie, swoje troski, kłopoty, złożyć w ręce dobrej Matki. My oczekujemy na ten szczególny moment, moment modlitwy Ojca Świętego Franciszka, ale także moment, Ojcze Marku, nałożenia korony, która została poświęcona i podarowana przez Ojca Świętego Franciszka. No w tym momencie widzimy Ojca Świętego Franciszka, który dotykając obrazu Matki Bożej z Guadalupe czyni znak Krzyża Świętego. I oczywiście do Matki przychodzi się z kwiatami, czyli tych kwiatów również i podczas tego spotkania Ojca Świętego Franciszka nie może zabraknąć. Przepiękne żółte róże Ojciec Święty Franciszek składa Matce Bożej z Guadalupe i przed jej wizerunkiem zajmuje miejsce, aby w skupieniu trwać na modlitwie, na pewno powierzając sprawy Kościoła powszechnego, ale także sprawy Meksyku, kraju, który odwiedza, złożyć te sprawy w ręce dobrej Matki z Guadalupe. Niech to i dla nas będzie taki gest solidarności naszych serc z Ojcem Świętym Franciszkiem. Również i my ponownie stańmy z naszym życiem, z naszymi sprawami
przed tą, która jest patronką obu Ameryk, przed Matką Bożą z Guadalupe. Wróćmy jeszcze na chwilę do słów Ojca Świętego z jego homilii. Mówi nam ona, Maryja, że to zaszczyt być naszą matką. Daje to nam pewność, że łzy cierpiących nie są jałowe. Są milczącą modlitwą, która dociera aż do nieba i która u Maryi zawsze znajduje miejsce pod jej płaszczem. W niej z nią Bóg staje się bratem i towarzyszem drogi. Dźwiga z nami krzyże, aby nie przygniotły nas nasze boleści. Czyż to nie ja jestem Twoją matką? Czyż nie jestem tutaj? Mówi nam, nie daj się pokonać swoim bólom i smutkom. Dzisiaj ponownie nas posyła. Dziś znów mówi nam, bądź moim posłańcem. Bądź moim wysłannikiem do budowania wielu nowych sanktuariów, do towarzyszenia życiu licznych ludzi, osuszania wielu łez. Wystarczy, abyś poszedł na drogi swojej wioski, swojej wspólnoty, swojej parafii, jako mój wysłannik. Wznoś sanktuaria, ciesząc się tym, że wiesz, iż nie jesteśmy sami, że ona idzie z nami. Bądź moim posłańcem, mówi Maryja, dając jeść głodnemu, pić spragnionemu, miejsce potrzebującemu, przyodziej nagiego i odwiedź chorego. Wspomóż tego, kto jest uciskany, przebacz temu, kto cię zranił, pociesz zasmuconego, bądź cierpliwy wobec innych i przede wszystkim proś i módl się do naszego Boga. Czyż nie jestem Twoją matką? Czyż nie jestem może tutaj? Mówi do nas znów Maryja. Idź zbudować sanktuarium. Pomóż mi podźwignąć życie moich dzieci, którzy są Twoimi braćmi. I także w tym szczególnym miejscu, w tym szczególnym momencie modlitewnego trwania przed Matką Bożą z Guadalupe stajemy w tym miejscu jako Polacy z naszym rodakiem, ze świętym Janem Pawłem II, który tak licznie pielgrzymował do tego miejsca i wypowiedział przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe słowa następującej modlitwy. Dziewico niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła,
Ty, która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę. Wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. Matko Miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości, nasze cierpienia. Daj naszym ogniskom rodzinnym łaski, by szanowały i kochały poczynające się życie. Tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci. Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam dźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty przynoszącym spokój duszy. Błagamy Cię, udziel nam daru umiłowania wszystkich świętych sakramentów, które jako znaki pozostawił dla nas Syn Twój na ziemi. Wtedy, Matko Najświętsza, spokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. To słowa modlitwy świętego Jana Pawła II, wypowiedziane podczas pierwszej podróży apostolskiej do Meksyku w styczniu 1979 roku. W ogromnym skupieniu Ojciec Święty Franciszek trwa na prywatnej modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, ale także ci, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie z różnych zakątków Meksyku, swoją modlitwą towarzyszą pasterskiej posłudze Ojca Świętego Franciszka, dziękując także dobremu Bogu za ten szczególny dzień, dzień pielgrzymki apostolskiej Ojca Świętego, dzień nawiedzin ich kraju, dzień nawiedzin Meksyku.
Nasi telewidzowie mogą się pytać, gdzie Ojciec Święty znajduje się w tej chwili. To jest tak zwany kameryn, czyli pokoik Matki Bożej, tak moglibyśmy powiedzieć. W tradycji hiszpańskiej, też latynowskiej, w większości kościołów nie ma obrazów, tylko czczone są właśnie figury Matki Bożej, Chrystusa. I też w tradycji latynowskiej, też hiszpańskiej, na różne okresy liturgiczne szaty Matki Bożej są zmieniane. Czy powiedzmy będą białe w okresie Wielkanocy, czy teraz w okresie Wielkiego Postu będą czarne lub fioletowe. I właśnie te szaty są przechowywane w takim malutkim pokoiku, który służy jednocześnie właśnie za miejsce do modlitwy dla małej grupy osób. Tam można zatrzymać się, tam można pomodlić się, tak jak to w tej chwili czyni Ojciec Święty Franciszek. Drodzy Państwo, nasza transmisja dobiega końca. Bardzo gorąco dziękujemy wytrwałym słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam w Polsce, godzina 2 w nocy, w Meksyku godzina 19, 7 godzin różnicy, ale dziękujemy za to, że towarzyszyliśmy razem Ojcu Świętemu Franciszkowi w jego podróży apostolskiej, drugi dzień podróży apostolskiej, 12 podróży zagranicznej do Meksyku. Jan Paweł II mówił, że właśnie sercem Polski jest Częstochowa. Takim sercem Meksyku i nie tylko Meksyku jest właśnie to sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, żeby poznać właśnie Meksyk, to wielkie bogactwo tego narodu, jak żyje, czym, co czuje, to właśnie trzeba tutaj przyjść do tego sanktuarium i zwłaszcza 12 grudnia, kiedy tutaj przybywają miliony pielgrzymów z całego świata. W ciągu roku nawet i 12 milionów Meksykańczyków żyjących w kraju i poza nim tutaj właśnie muszą przyjść do swojej Matki Bożej Morenity, czyli Matki Bożej Czarnej Madonny, powiedzielibyśmy. A my dzisiaj uczyniliśmy to z Ojcem Świętym Franciszkiem. Dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam, tej naszej wielkiej duchowej łączności, mogliśmy stanąć w sercu Meksyku przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Po swojej prywatnej modlitwie Ojciec Święty Franciszek uda się do nuncjatury apostolskiej na spoczynek, bo jutro kolejny bardzo ważny, intensywny dzień wizyty pasterskiej Ojca Świętego Franciszka w Meksyku. Już o godzinie 9:20 rano tutejszego czasu oczywiście Ojciec Święty uda się śmigłowcem do Ecatepec. Tam o godzinie 10:30, czyli o godzinie 17:30 polskiego czasu, sprawować będzie uroczystą mszę świętą na Uniwersytecie Centralnym. Tę mszę świętą oczywiście będziemy dla Państwa transmitować, czyli mówimy sobie do usłyszenia i do zobaczenia jutro o godzinie 17:30. Życzymy Państwu dobrej nocy, niech dobra ręka i otwarte serce Matki Bożej z Guadalupe czuwa nad słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji Trwam z Meksyku, serca Meksyku. Z Państwem żegnają się ojciec Marek Reczkiewicz i ojciec Piotr Detlaff. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.